Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, moja wypowiedź będzie troszkę inna, nie tylko ze względu na temat, który tu właściwie był tylko częściowo poruszany, czyli kultura. Kultura a media. Ale dlatego, że jednocześnie chcę od razu powiedzieć, że nie jestem ani krytykiem literatury, ani krytykiem kultury, jeśli można by tak szerzej powiedzieć. Moim środowiskiem jest kultura, ponieważ jestem artystą. W takiej rodzinie się wychowałem. W świętej pamięci Kazimierz Markowski był, mój ojciec był malarzem, skrzypkiem, Aleksander tu obecny jest fantastycznym malarzem i jednocześnie propagatorem pieśni narodowych, w których, jak mówi, za poetą w tej pieśni narodowej jest dusza narodu. Tu jest jego obraz z Matką Boską w środku nocy, a w sąsiedniej sali taki olbrzymi 5 na 10 metrów. Więc chciałbym zacząć od tego, że to, co powiem, nie będzie odnosiło się do szczegółów związanych z... Nie będzie się odnosiło do szczegółów technicznych, ile kultury w telewizji, ile kultury w kulturze i co to jest kultura, bo to może być kultura, tak jak teraz mamy TVP Kultura, prawda? Ale obok jest TVP Historia, może być TVP Moda, TVP, nie wiem, Dobre Jedzenie. Chciałbym niejako zacząć od czegoś, co jednak ma dużo większą siłę niż zaprogramowanie czy dyskutowanie o pewnych szczegółach. Oczywiście szczegółach, które są niezbędne w momencie, kiedy chcemy nie tylko naprawiać telewizję, zwłaszcza publiczną, ale kiedy chcemy, żeby to medium było bardzo ważnym instrumentem w odrodzeniu narodu. Ja jakby zacznę od takiego kontrapunktu, mianowicie największym przełomem dla mnie w sensie duchowym i tego, co się w Polsce stało, był zamach w Smoleńsku. Wtedy pod Krzyżem Katyńskim, gdzie spotykamy się co miesiąc, czyli na tych miesięcznicach schodząc z Katedry Wawelskiej pod Krzyż Katyński, powiedziałem, że na Polskę Rosjanie zrzucili małą bombę atomową. Sądowali, co będzie dalej. Tak, to była mała bomba atomowa, która zniszczyła dużą część serca narodu, jakiś jego krwioobieg. Takie są między innymi cele zrzucania bomb, zwłaszcza taktycznych. Uderza się w jakiś ośrodek i patrzy się, co dalej, prawda? Uderza się w rząd, we władzę, w grupy dowódcze, żeby odciąć mózg od reszty ciała. Wówczas rozpocząłem akcję, żeby prezydent Lech Kaczyński leżał nie gdzie indziej, tylko na Wawelu, co wyśmiewano, mówiąc, że to jest niemożliwe. A jednak się stało faktem. Chociaż dostawałem maile, że jutro już nie będę żył. I to wszystko, co wtedy przeżywaliście Państwo w Warszawie pod Krzyżem i co przeżywaliśmy pod Pałacem Biskupim w Krakowie, z udziałem polityków PO, z dobrymi nazwiskami, z dobrych domów krakowskich, mam nagrany dźwięk. I jednocześnie widziałem, jak ci tak zwani chuligani podpici odchodzili na bok i brali pieniądze po 50 zł, od nas, od pań, których tu nazwisk nie wymienię, ale o tym mówił Leszek Długosz i myślę, że to będzie w filmie Katastrofa Smoleńska Antoniego Krause. Wtedy dla
wywiadzie dla redaktora Rymanowskiego użyłem czegoś takiego, że to jest taki moment i sprawdzian, i potworne zobowiązanie dla nas, że albo nas wdepczą w błoto, albo się dźwigniemy. I oczywiście to, co my robiliśmy i co się dzieje, pokazało to, że nie daliśmy się wdeptać w błoto, bo to taki zamiar tego był. Wydawało się to bardzo trudne, zwłaszcza, że potem rozpętano potworną nagonkę. To tylko 2 dni były takiej wspólnej żałoby i współodczuwania, prawda, całego narodu, społeczeństwa raczej. A potem doświadczaliśmy potwornych upokorzeń. Wtedy w tej wypowiedzi, jakby nawiązując do tego, że nie możemy się w to, że tak powiem, na to pogodzić, że musimy wyciągnąć dobro z tej katastrofy, spytałem go, panie redaktorze, no co mamy w godle? No co mamy w godle? No orła, tak. Orła w koronie. A co lubi orzeł? Co lubi orzeł? Z początku tak się zastanawiał, czy ja będę pytał, co lubi jeść. Nie, nie. Co jeszcze bardziej lubi? Latać. A gdzie? Wysoko. Po tym wywiadzie za 3 dni dostałem tekst od jednej z nauczycielek z Podlasia, pani Anny Łyjak. Ja przeczytam, nie będę państwu śpiewał, bo choć to normalnie śpiewam, ale jest krótkie. Musimy zacząć wyżej latać. Wszak w godle orzeł jest w koronie. Na białym polu i czerwonym, gdzie kwitną maki i jabłonie. Proszę o ciszę na zapleczu. To jest jak w kościele pogłos. Ja zaraz powiem, chociaż tam tego nie słychać, ale ja tutaj... No ale tam słychać stamtąd, no. Tu nie jest dobra akustyka i wiemy o tym. Nie przeszkadzajmy sobie. Musimy zacząć wyżej latać, ciągłość historii naszej wrócić, głosu. Bóg, honor i ojczyzna nic już nie zdoła w nas zagłuszyć. My się z tego podnieśliśmy, ale nie wyciągnęliśmy do końca wniosków. Co dalej? O co tu chodzi? Jaka to jest gra? Dlaczego tak zaatakowano Antoniego Macierewicza? Cały zespół ludzi i tych, którzy wspominali i płakali, tych, którzy chcieli się dowiedzieć, jak zginęli ich bliscy, zwlekano z ekshumacjami, kłamano. Wtedy nastąpiło coś, w nas wszystkich myślę, uświadomienie, z kim mamy do czynienia. W Polsce. Bo to, co po Moskwie się możemy spodziewać, to wiemy. W Polsce. To przekroczyło wszelkie ramy zdrady narodowej. To przekroczyło. To obnażyło pewien mechanizm, który tu wspominam, dlatego, że chcę z tego punktu wyjść do pewnej diagnozy, czym dla nas teraz jest i powinna być kultura. Kultura narodowa. Określająca naszą determinację, naszą odwagę w tym, żeby odzyskać Polskę. Ale co to znaczy odzyskać Polskę? Traciliśmy już tą państwowość wiele razy. Tylko w narodzie przetrwała Polska. To w narodzie, w ludziach przetrwała Polska. I potem odzyskiwaliśmy również państwowość. Więc jak ja dzisiaj widzę kulturę i misję kultury, na końcu powiem o mediach, ale jako o narzędziach kultury. O narzędziu, tylko i wyłącznie jako narzędziu czegoś, co ma służyć wartości większej. Musimy tu powiedzieć, że jest pewna hierarchia tych najważniejszych imponderabiliów polskich,
i w ogóle cywilizacji chrześcijańskiej, którą nazywam cywilizacją życia. To Ojciec Święty powiedział, czego się mamy bać, co się zbliża do nas. Zbliża się cywilizacja śmierci. Zbliża się kultura śmierci. Ona już jest. Nie pora, żeby analizować, kiedy to się w Europie zaczęło, jeśli byśmy przyjęli rewolucję francuską i skalę ludobójstwa, która wtedy była, to można powiedzieć, że to jest może jakiś początek tego, co potem Europa i świat jako konwulsje przeżywały w następnych rewolucjach. I niemieckich, narodowo-socjalistycznych, i bolszewickich. Ale jakby przywołując komunistę i krytyka, i myśliciela postmarksowskiego, można powiedzieć, Gramsciego, on już wtedy odkrył, że to jakby nie ta droga, żeby zawładnąć narodami, zawładnąć człowiekiem. To nie byt określa świadomość, to świadomość określa byt. To, co zrobiłem, czyli przerwałem spektakl w teatrze i walczę o to, żeby ten człowiek odszedł, klata, dyrektor. Choć jest to sprawa incydentalna, ale ja ją traktuję w sposób uniwersalny. Ja nie odpuszczam, bo to nie jest sprawa, gdyby tylko miała być incydentalna, że to się w Krakowie dzieje, jakieś bagno, demoralizacja i tak dalej na 300 osób w sali, że przychodzi młodzież z gimnazjum i musi wysłuchiwać czegoś takiego, jak aktor wychodzi, no to zostało publicznie powiedziane, to ja to przywołam. Kiedy dziewczyna się go pyta, to ma być Strindberg, z którego zostawiono 5%, a reszta to jest szambo. Gdzie mamy pójść teraz, do jakiej chaty? A on wychodzi na proscenium i mówi do młodzieży, do klas z nauczycielką, chuj, gdzie Globisz, udając psa, kopuluje, robi ruchy takie, jakby kopulował z 6000 czaszek, z których jest zbudowana scenografia. Tu nie chodzi o klatę. I ani nawet o ten spektakl. To, co w tej chwili się dzieje w Polsce, to jest tak straszny, tak głęboko wrośnięty nowotwór, że jeżeli nie zauważymy, o jaką stawkę chodzi, i nie tylko w płaszczyźnie mediów, ale tym zakończę, ale nie tylko, powinniśmy widzieć to, co stoi przed Polską, przed nami. Ojciec Święty bał się, że będzie kataklizm, że będzie może wojna atomowa. Próbował łagodzić sytuację, nawet wejście wojsk amerykańskich do Iraku, pertraktował. On miał świadomość, że świat ku jakiemuś końcowi zmierza, nieszczęśliwemu, że ten koniec świata możemy sami wywołać. Odszedł. Nie ma już nawet autorytetu takiego na jego miarę w świecie, ani w Kościele, ani w żadnym państwie. Ameryka jeszcze trochę trzyma tą, powiedziałbym, jest jakimś strażnikiem w miarę równowagi, czyli można powiedzieć, no jeszcze, że całkiem świat się nie rozpada, bo chociaż niepokoju już. A ona też przeżywa potworne wewnętrzne kryzysy. Także sama gospodarka i uzbrojenie nie wystarczy. My musimy wiedzieć, że sami odpowiadamy za Polskę. Że sami odpowiadamy za naszą tożsamość. I teraz użyję tu słowa tego zasadniczego, bo to jest słowo cywilizacja. I to nie tylko dotyczy Polski. To dotyczy, myślę, gnijącej, rozpadającej się Europy, która nie wiadomo, czy jest do uratowania, i dużej części świata. Ale Chrystus mówił, że nie można nigdy tracić nadziei, że nadzieja jest najważniejsza. Nadzieja i miłość. Ta cywilizacja sprzed 2000 lat
To jest początek jedynej w świecie drogi i jedynej cywilizacji, która teraz weryfikuje się, że jest jedyna. Żadnych innych ideologii, ruchów, rewolucji, nowych religii, pseudoreligii. Tylko ona. Chrystus przyszedł jako łącznik, jakby w geście Boga do nas, że nie jesteśmy sami. I to jest ten aspekt głęboki dla każdego z nas, metafizyczny, że nie jesteśmy tu sami. A ta cywilizacja, która powstała, to jest cywilizacja, która wchodzi w materię, nie tylko w nasze dusze. I ta cywilizacja się sprawdziła w tak opluwanym średniowieczu na przykład. Uniwersytety, myśl, architektura. Kto stworzy coś piękniejszego niż katedry gotyckie? I ona trwała. Cezurą właśnie była między innymi, oczywiście, między innymi, ale ważną, rewolucja francuska. Wolność, równość, braterstwo. Czy nam się to nie kojarzy dzisiaj? Demokracja, tolerancja. Zakłamanie słów, które już nie znaczą to, co miały znaczyć. To mówiono. Arbeit macht frei. I miliony straconych ludzi. Ludobójstwo na niezwykłą skalę. Nie wystarczyło to, powiedziałbym, demonom świata, ponieważ zauważyli, że coś z duchem człowieka im nie poszło. I to jest ostatnia rewolucja. Ostatnia być lub nie być świata i również Polski, cywilizacyjna. Kultura obrasta jakby ten rdzeń od tego źródła światła, od Boga jak od mózgu, przez nasze ciało do naszych członków. I to jest ten rytm cywilizacyjny. Ale wokół całe to ciało i resztę nas tworzy kultura, nic innego. Jak nie będzie woli życia, to nie będzie nic. Można mieć super czołgi, a żołnierze powiedzą, nie chce nam się. Muszę się ogolić dzisiaj, później pójdę strzelać. Albo po co walczyć, lepiej się od razu poddać, jak Francuzi. Jak nie będzie woli odbudowy Polski, jak nie będzie woli, ale wynikającej z bardziej zasadniczych tych imponderabiliów, które wynikają z tego, po co nam to wszystko? Churchill powiedział, kiedy była kwestia, że weźmy pieniądze z kultury, prawda, bo potrzeba więcej pieniędzy na nowe samoloty. A on powiedział, no będziemy mieli nowe samoloty, tylko co potem? Jak nie będzie kultury, to nie będzie kraju. Po prostu tak, nie będzie kraju. To po co mamy, po co nam te samoloty? Co mamy bronić, jak nie będzie kraju? Kultura jest wszystkim. W związku z czym ja przyjmuję to, bo to są techniczne rozwiązania, że jest kultura, w której się omawia teatr, film, sztuki plastyczne i tak dalej. Bo to są jakieś techniczne rozwiązania. Ale jeśli nad tym nie będzie tej zasadniczej idei, czyli wiary w to, co wiary i oczywiście mówię metody, to są jeszcze osobna sprawa, ale mówię przede wszystkim to, wiary. Po co mamy te media odzyskiwać? Po co je mamy mieć? Bo jeśli się rzeczywiście tak zrozumiemy, że to jest kwestia być lub nie być Polski, że to jest kwestia tej wojny najtrudniejszej, ale najważniejszej, cywilizacyjnej, czyli tchnięcia woli w naród, woli. Skończmy z opisywaniem. Mamy dużo diagnostów, bardzo dużo. Tylko jak przychodzi do czegoś, żeby coś zorganizować, i to wiem z autopsji, z własnych doświadczeń, to jest bardzo mało takich ludzi. Wszyscy wolą słuchać. Nauczono nas słuchać. To jest naród słuchający i oglądający. I mówiący, ktoś tam już zrobi, prawda? Politycy zrobią, fajnego prezydenta mamy, fajną premier. Trzeba ich jeszcze pokrytykować, jak im coś nie wyjdzie. A jak się społeczeństwo włącza? Słabo. Jest to wina od polityków, oczywiście, też.
Ale mamy szansę w mediach, żeby ludzie przez te media poczuli się tak jak w 80 roku. Odzyskujemy Polskę. Czyli to musi być rzecz nadrzędna w całym programie, nie tylko w TVP Kultura, bo to jest za mało. Będziemy sięgać do szufladek, prawda? Tu taki artysta, tu nowoczesny, taki inny. Nie ma. Musimy sobie zdefiniować, że jest tylko kultura życia, czyli jedyna, która zasługuje na miano kultury. Wszystko inne jest bzdurą. Jeśli będziemy się wdawać w jakiś pluralizm poglądów, jeżeli będziemy zapraszać do telewizji jakichś lewaków, bądź popłuczyny po 60 roku jakichś kontestatorów. Już Duchamp przekreślił, oderwał, przeciął korzenie od tego, co było. A kultura to jest coś, co narasta, jak termit. I nie może być, że to jest teraz ta nasza kultura, nasz kawałek czasu. To wszystko, co było, jest po stokroć ważniejsze niż to, co będzie za chwilę. Bo za chwilę to przyrośnie o milimetr. Ale dzisiaj, utwierdzając się, patrząc wstecz, 1050 lat w Polsce, mamy świadomość, że to jest całość. To nie jest historia. My jesteśmy zanurzeni w historii, nie w teraźniejszości. Bo to, co przed chwileczką powiedziałem, już jest historią. Tak musimy patrzeć i musimy się tak utożsamić z nią, z tak pojętą kulturą i historią, żebyśmy mogli techniczne rozwiązania tworzyć, powiedziałbym, z największą determinacją, ale i jakby znajomością celu ostatecznego. Nie dzielmy za bardzo stanowisk. Ten jest lepszy, ten jest gorszy. Tak zawsze będzie. No musi być ktoś nad tym wszystkim. Nad tym wszystkim, kto jakby najpierw sam, powiedziałbym, zapłonie i zapali wszystkich. Dyrektorów nowych ośrodków, grupy społeczne, całe społeczeństwo. Bo wszystko to, co się odbywa, co jest życiem, czymś, co powiedziałbym w sferze ducha, nawet nie mówiąc dusza, ale mówiąc duch ludzki, ludzki duch. Bez tego nie ma człowieka. Bez tego ducha nie ma również telewizji. Nie ma mediów. Bo po co? Rozrywkę tańszą możemy znaleźć za rogiem ulicy. Stąd mocno, bardzo mocno trzeba się zastanowić nad tym, czym ma być misja w telewizji. To nie ma być misja telewizji. To ma być misja kulturowa dla całego narodu. I to trzeba połączyć siły wszystkie. Nie tylko dziennikarzy, realizatorów, artystów, reżyserów i polityków. Nie. To musi być coś, że zwołamy, powiedziałbym, pospolite ruszenie. Ludzie się mają w to włączyć. Przecież dla nich robimy te programy. Człowiek przed telewizorem musi się czuć, że ten, który do niego rozmawia, patrzy mu w oczy. I ta rozmowa jest w cztery oczy. To nie jest gadanie do społeczeństwa. Musi być poczucie więzi z człowiekiem. Wtedy będzie można zmieniać naród. Dziękuję.